Szanowni Państwo, w związku z powyższym i z faktem, że mamy przyjęty porządek obrad, przystępujemy do procedowania. Mamy punkt 4.1. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Kantorowickiej zgodnie z pismem ML02-7123-375-2012-BS. I jest to projekt uchwały Komisji Spraw Mieszkaniowych, w imieniu której głos zabierze pani przewodnicząca Iwona Ochyl. Bardzo proszę. Dziękuję. Komisja Mieszkaniowa po przeprowadzonej wizji lokalowej przy ulicy Kantorowickiej i przeczytaniu pisma z Urzędu Miasta pozytywnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Zarząd nie wnosi żadnych uwag do projektu uchwały. Zanim przystąpimy do dyskusji nad tymże projektem uchwały, chciałbym jeszcze wobec przyjęcia do porządku obrad podjęcia uchwały o kolejnym lokalu mieszkalnym rozdać Państwu projekt tejże uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę kolegę o zajęcie miejsca. Proszę Państwa, jesteśmy w tym momencie w punkcie 4.1. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Kantorowickiej. Jesteśmy już, wysłuchaliśmy wnioskodawcy, czyli panią przewodniczącą Komisji Mieszkalnictwa, Komisji Spraw Mieszkaniowych, opinia zarządu była również i w tym momencie otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały. Nie widzę, uważam sprawę za rozstrzygniętą do głosowania. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Kantorowickiej zgodnie z pismem Wydziału Mieszkalnictwa? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 20 radnych. Jak Państwa informowałem, pan radny Kawa jest na spotkaniu z panem skarbnikiem miasta. Proszę.